Cześć. Kolarzy możemy podzielić na dwie grupy. Kolarzy romantycznych, dla których jazda sama w sobie jest super i chcą się skupić na doświadczeniach z nią związanych. Drugi segment to kolarze trenujący, których celem jest bycie szybszym, mocniejszym i poświęcającym piękne widoczki dla skupienia się w tworzeniu idealnie wyrzeźbionej łydy. Oczywiście nie każdy kolarz, który trenuje, trenuje na wyścig. Niektórzy, tak jak ja, chcą być po prostu lepsi niż ja sam rok temu. Postęp też, jaki obserwuję podczas takiego treningu, daje mi dodatkowej motywacji do tego, żeby być jeszcze szybszym. Pierwsza grupa nie jest zainteresowana bezpośrednio byciem szybszym. Oni chcą zwiedzać i się cieszyć z doświadczenia, jakie daje jazda rowerem i to też jest spoko, ale w pewnym momencie wielu z nas spotyka takiego gościa na swojej drodze, który mija nas, jakbyśmy stali w miejscu, a przecież ja na liczniku miałem 30 km, to jakim cudem gość może jechać przelotowo 35 albo nawet 40 km na tej samej trasie? No cóż, da się i ten materiał jest właśnie dla tych, którzy zastanawiają się, co zrobić w pierwszej kolejności, aby na rowerze zacząć, podkreślam słowo zacząć, szybciej jeździć. Jeśli masz nogę 4 waty na kilogram i spodziewasz się, że ci powiem, że periodyzacja blokowa jest lepsza niż trening spolaryzowany, to muszę cię rozczarować. Ty już swoje wiesz i ten poradnik nie będzie dla ciebie przeznaczony. To jest informacja dla tych, którzy zastanawiają się, co zrobić, aby osiągnąć wymarzone średnie 30 km na godzinę. Zanim jednak przejdziemy do meritum, jak zwykle zapraszam Was do lajków i subskrypcji mojego kanału. Wbrew pozorom to serio pomaga w mobilizacji samego siebie do dalszej pracy. Zaczynamy! Punkt pierwszy to waga. Pewnie zostanę zjedzony przez wyznawców ciała pozytywności, ale cóż, fizyka jest nieubłagana i z nią nie ma co dyskutować. Czy nam się podoba, czy nie, waga ma istotny wpływ i bezpośredni na szybkość, z jaką jedziemy. Po płaskim Mazowszu tego za bardzo nie czuć do końca, ale już jakiekolwiek pagórki czy góry są nieubłaganym testem dla naszej wagi. I śmiem twierdzić nawet, że w tych górach nasza waga jest znacznie istotniejsza niż moc. I oczywiście, możemy się oszukiwać, że kupując rower za 50 koła, który waży 7 kg zamiast 8,2 kg za 15, i wmawiać sobie, że to będzie jakaś niesamowita różnica. Ale prawda jest taka, że zdecydowanie łatwiej, taniej i zdrowiej poszukać oszczędności wagowych gdzie indziej. Ważąc 75 kg łatwiej jest uzyskać 225 W FTP niż przy 90 kg 270 W. A zobaczcie, że zarówno jedno jak i drugie daje dokładnie 3 W na kilogram. I niestety, bolesna prawda jest taka, że warto trzymać dietę nie tylko dla zdrowia. Kolarze podczas jazdy spalają ogromne ilości kalorii i czymś naturalnym jest ich uzupełnianie. Ale to, że spaliłem w poniedziałek 1200 kalorii na rowerze, nie oznacza, że mogę bezkarnie uzupełniać ich brak przez kolejne 5 dni albo uzupełniać je czekoladą. W przeszłości właśnie takie myślenie było powodem tego, że nie chudłem. Cały czas zdawało mi się, że skoro dużo jeżdżę, to mogę i dużo jeść. Absolutnie niczego sobie wtedy nie odmawiałem i kiedy zacząłem z grubsza szacować zapotrzebowanie energetyczne i przykręciłem kurek z żarełkiem, waga zaczęła spadać dość szybko. To ja! Kiedy robiłem 3 treningi tygodniowo z sierpnia 2022 roku. To ja z listopada 2022, gdzie nie jeździłem, bo byłem chory. I to ja z dzisiaj. Wystarczyło po prostu zacząć szacować kalorie. Dieta MZ serio u mnie zadziałała. A, i jeszcze jedno. Spadku wagi nie odczujesz w taki sposób, że nagle w górach będziesz latał itd., itd. Pamiętam, jak wjeżdżałem pod Święty Krzyż, ważąc 90 kg. To była istna mordęga, paskudztwo. Pamiętam też, jak wyglądała jazda pod tą górę, jak ważyłem 85 kg. Dalej ciężko. I pamiętam też, że przy 75 kg wypluwałem tam płuca. Ważąc mniej nie jest łatwiej, jest szybciej. Punkt drugi na naszej liście to pozycja. Ona również ma istotny wpływ na szybkość z dwóch powodów. Po pierwsze, dobrze dopasowany rower pozwala zaprzęgnąć mięśnie do dalszej pracy. Dwa, jako kolarze generujemy zdecydowanie większy opór aerodynamiczny niż nasz rower, więc naturalnym jest poszukanie oszczędności watów właśnie w naszej pozycji. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie korzystać z usług bikefittera, to aby dobrze ustawić rower, polecam Wam poradnik wstał sprzed kompa i poszedł w góry. W wielkim skrócie na wygodę mają wpływ 3 punkty styku z rowerem. Bloki czy buty, siodło
i kierownica. Dobrze ustawione te trzy punkty pozwalą Wam na jazdę bez bólu, dyskomfortu i angażowanie w pracę tych mięśni, które powinny aktualnie pracować. Nieprawidłowo ustawione którekolwiek miejsce będzie oznaczało w najlepszym wypadku dyskomfort wynikający z niewłaściwej pracy mięśni, a w najgorszej ogromny ból kolan, pleców, karku, nadgarstków, drętwienie palców, no czego sobie byście nie wymyślili. Ból zazwyczaj jest tym większy, im mniej rozciągnięci jesteśmy, albo gorzej jest ustawiony rower pod nas. Jeśli chodzi o to drugie, to zanim przejdziemy, muszę Was ostrzec, że zmiana pozycji to krok dla chętnych, chcących osiągnąć wszystko, co się da, czasem nawet kosztem wygody. Redukcja oporu aerodynamicznego, jakie stawia nasze ciało, często wiąże się z początkowo utratą komfortu poprzez ból np. pleców dolnej czy górnej części. Dlatego warto to robić rozważnie, być może nawet pod okiem fizjoterapeuty, bo nie każdy z nas ma odpowiednią gibkość do tego, by przyzwyczaić się do coraz bardziej agresywnej pozycji. A co rozumiem pod pojęciem tej bardziej agresywnej pozycji? Obniżenie mostka. Pod mostkiem jest masa podkładek, z którymi możemy się pobawić. Zazwyczaj ich suma daje nam około 3,5 cm. Im wyżej jest mostek, tym pozycja jest bardziej wygodna, ale mniej aerodynamiczna. Pozycja jest bardziej wyprostowana, więc nasze ciało po prostu stawia większy opór powietrza. Im kierownica jest niżej, tym niżej jest również nasza głowa, więc opór zmniejsza się. Warto tutaj również podkreślić, że dwie kluczowe wartości brane pod uwagę ocenianie wygody roweru, czyli stack i ridge, zatrzymują się właśnie na główce ramy. I to w tej najniższej pozycji uzyskacie takie prowadzenie i sterowność roweru, jaką producent sobie zamierzał. Podsumowując. Obniżając mostek zyskujecie lepsze prowadzenie i lepsze dociążenie przedniego koła, co może być ważne przy sprintach lub stromych podjazdach i zjazdach. 2. Pozycję bardziej aero. Ale niestety nie ma nic za darmo, bo tracicie po prostu wygodę. Albo plecy się przyzwyczają po dłuższym czasie i zwiększonej ilości ćwiczeń rozciągających, albo się po prostu nie przyzwyczają i będziecie musieli wrócić do swojej poprzedniej pozycji. Ale czy to jest jedyna możliwość przybierania pozycji bardziej aero? No, nie. Można również korzystać częściej z dolnego chwytu, a na górnym jeździć z lekko ugiętymi rękami. Wtedy po jakimś czasie łatwiej jest obniżyć mostek, kiedy nasze ciało przyzwyczai się do bardziej agresywnej pozycji. Oczywiście, jeśli jeździcie po górach, to obniżenie mostka za wiele Wam nie da, bo aerodynamika ma to do siebie, że ona zyskuje na wadze wraz z prędkością. Innymi słowy, im szybciej jedziemy, tym większy opór powietrza stawiamy. Jak jedziemy wolno do 15, może 20 km na godzinę, to zysk z niższego mostka jest chyba raczej pomijalny. No niestety, są rzeczy, które warto kupić, aby być szybszym. W życiu każdego kolarza przychodzi taki moment, że te osiągi i średnie już się nie poprawiają tak szybko jak kiedyś, a pauzowanie licznika na światłach niewiele daje. Z mojego doświadczenia i z tego, co rozmawiałem z innymi ludźmi, zazwyczaj ta granica w płaskim terenie jest gdzieś przy około 30 km na godzinę. Im bliżej jesteśmy tej upragnionej 30, tym trudniej się do niej zbliżyć. Dlaczego? Bo podświadomie unikamy obciążenia dla organizmu. Początkowo progres jest robiony naturalnie, po prostu jeżdżąc, ale w pewnym momencie nasze mięśnie potrzebują takiego dodatkowego, mocniejszego bodźca do ich wzrostu. I żeby go dostarczyć, musimy ustalić najpierw nasze strefy obciążenia. A żeby je ustalić, będzie potrzebny nam miernik tętna lub pomiar mocy lub jedno i drugie. W wersji tańszej, czyli sam miernik tętna, to na przykład taki pas, który pozwala nam obserwować ilość uderzeń serca na minutę. Oczywiście na początku warto wyznaczyć sobie strefy tętna. Nawet najprostszą metodą, 220 minus wiek, obliczymy nasze maksymalne tętno. Później z prostych wzorów matematycznych ogarniemy wszystkie strefy i na początku radzę pojeździć miesiąc, może dwa, z takim właśnie pasem, albo innym miernikiem i zebrać dane. Sprawdzić, jakie strefy są przez nas najczęściej okupowane. To będzie stanowiło świetną bazę do porównania na przyszłość. Jeśli chodzi o miernik mocy, to tu jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ nie ma wzoru matematycznego, który by rozpoczynał naszą przygodę. Początkowo trzeba sobie obliczyć FTP, czyli maksymalną moc, jaką jesteśmy w stanie uzyskać przez godzinę. I pomiar mocy jest dokładniejszą wersją pomiaru pulsu, bo nasze serce łapie ze sporym opóźnieniem zamówienie na częstsze pompowanie i uspokojenie się. Miernik mocy aktualnie pokazuje moc, jaką generujemy. Połączenie jednego z drugim pozwoli nam na całościową i dokładną obserwację organizmu.
Na przykład wiem, że ja, jadąc przez godzinę z tętnem 171, jestem w stanie osiągnąć około 250 W, a moje maksymalne tętno według wzoru to 184, choć zdarzało mi się widzieć i większe wartości. Na podstawie tych danych liczę strefy tętna i mocy i to jest świetna baza do kolejnego kroku. I taki mały tip. Pomiar pulsu kosztuje około 200. Pomiarów mocy jest masa. Najtańsze, jakie są zamontowane w pedałach, to koszt pewnie około 1000 zł. Najdroższe, dwustronne, to pewnie ze 4 razy tyle. Pomiar mocy to może być spora inwestycja, ale jak miałbym wybierać posiadanie tylko jednej rzeczy, to chyba szedłbym w kierunku mierniku pulsu. Obserwacja ilości uderzeń na minutę naszego serca da nam większą wiedzę niż sama moc, choć zakup pomiaru mocy powinien Ci się opłacić bardziej niż zakup aeroroweru. No i tutaj dochodzimy do creme de la creme dzisiejszego materiału. Trening. Mając miernik pulsu lub mocy lub jedno i drugie oraz bazowe dane z naszych poprzednich jazd, możemy zacząć ogarniać nasze treningi. O planach treningowych raczej za dużo Wam nie powiem, bo nie jestem trenerem, ale ogólna idea ich jest taka, że niewielka część treningu powinna być wykonywana w wyższych strefach, powodując wyjście ze strefy komfortu, czyli takie interwały. Według badań lepiej robić treningi interwałowe, czyli krótkie, ale bardzo intensywne segmenty, zbliżające się nawet do 90-95% naszego maksymalnego tętna, przeplatane z niewielkim obciążeniem na poziomie nawet połowy maksymalnego tętna. I takie treningi powinny być zdecydowanie lepsze do budowy mocy niż długotrwałe treningi ze średnią intensywnością. Do krótkich interwałów polecam miernik mocy. Łatwiej przypilnować zadaną moc i czas. I w zależności od rodzaju treningu jazd w tych skrajnych, tych wyższych stref mocy jest albo więcej, albo mniej. Na podobnej zasadzie działają nasze ustawki. Oczywiście, jeśli masz ekipę, która wspólnie z Tobą pracuje nad formą i każdy wychodzi na prowadzenie, wytrzymując chociaż te 30 sekund, a kolejny za Tobą daje zmianę tak, żebyś mógł odpocząć. Przy odpowiednich prędkościach możesz osiągnąć super trening interwałowy, pamiętając oczywiście o swoim tętnie, i potem na mierniku mocy czy pulsu możesz oglądać swoje piki. Z odpowiednią ekipą wypisz, wymaluj trening interwałowy. Jakby co przetestowałem na sobie, że moc szybciej rośnie na krótkich, ale bardzo intensywnych treningach niż w wielogodzinnych posiedzeniach na siodle. I to na tyle na dzisiaj. Jak widzicie, na 4 punkty jest tylko jeden zakup, a w tym nie ma żadnego mambo jumbo typu kup rower w cenie 10 Passatów B5 czy kół w cenie jednego Passata B6. Starałem się być uczciwy z Wami i jasno Wam powiedzieć, że tak naprawdę kluczem do szybkości są chęci, wiedza, poznanie własnego organizmu oraz trening, a nie inwestycje w sprzęt. Mogłem oczywiście tutaj dorzucić komputer GPS albo inne wynalazki, ale prawda jest taka, że nawet i telefon czy Apple Watch da radę, który jest też w stanie nam pokazać strefy tętna. A co Wy byście dorzucili do tej listy? Czekam na Wasze pomysły i jak zwykle zapraszam do lajków i subów. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!